Dzień dobry, a dzisiaj Pan Jezus bardzo mocno biada. I może warto jakby to biada odczytać nie jako, nie wiem, oskarżenie, ocenienie, ale jako ostrzeżenie. Mówi do miast, w których działy się bardzo wielkie rzeczy, cuda się działy, są bardzo obdarowane te miasta, no i się nie nawracają, czyli nie zmieniają swojego myślenia, ciągle tkwią w starym. I może warto nie unikać tego słowa biada i przy całej miłości, którą Pan Bóg nas obdarowuje, którą nam daje, którą nas motywuje do dobrego życia, warto sobie zadać pytanie, w czym Bóg ostrzega mnie? Co jest takiego we mnie, co nie chce się nawrócić? I tutaj bardzo proszę, żeby nie iść od szukania jakichś wielkich grzechów. Podejrzewam, że większość z nas nie robi jakichś wielkich grzechów, ale może warto jakby iść za tym słowem metanoia, czyli zmiana myślenia. W czym moje myślenie jest skostniałe? I tutaj jakby znowu na tych trzech podstawowych poziomach warto popatrzeć. W czym moje myślenie o sobie samym jest skostniałe? Może jest coś takiego w tobie, co myślisz o sobie źle? Jakoś źle na siebie patrzysz, źle siebie oceniasz, źle siebie wartościujesz. Może tu jest coś takiego, co z uporem maniaka, że aż Pan Jezus cię ostrzega, aż mówi biada ci, potrzebuje nawrócenia. Potem jest ten drugi poziom, czyli drugi człowiek. Może warto zobaczyć, czy w tym poziomie w relacji do drugiego człowieka nie ma czegoś takiego, co uparcie we mnie tkwi, jakiś osąd o drugim człowieku. Jakieś ja wiem lepiej, co ten człowiek myśli, jaki jest, co w nim jest. I trzeci poziom, czyli Pan Bóg. Zobacz, czy nie ma tak w tobie, że masz jakiś taki stereotyp na temat Pana Boga, że jest taki czy owaki, i jakby nie dopuszczasz do siebie innej możliwości. To niekoniecznie musi być taki stereotyp, że Pan Bóg jest taki zły, srogi, okropny i mnie tam będzie sądził, niszczył, nie wiem co tam jeszcze. Ale może w drugą stronę przeginamy, to znaczy, że Pan Bóg jest kimś, kto jest takim słodkim misiem, takim przytulaskiem, tak? Że przytulę się, jest mi fajnie. I w sumie to Pan Jezus jest takim plasterkiem, który sobie przykleją, kiedy mnie boli. Z jednej strony to dobrze, bo On jest tym, który chce nas leczyć, ale z drugiej strony pytanie, czy naprawdę wchodzę w relację dojrzałą, głęboką, czy tylko właśnie na zasadzie takiego misia. A więc jeszcze raz, nie chodzi mi o to, żeby szukać na siłę grzechu w sobie, ale zobaczyć, w czym Bóg mnie dzisiaj ostrzega. Nie ostrzega w takim sensie, że jak tego nie zrobisz, to pójdziesz do piekła, ale ostrzega mnie w takim sensie, że nie będę żył pełnią życia, znaczy będę żył cały czas tylko i wyłącznie swoimi stereotypami, obrazami, które sobie produkuję, tym wszystkim, co jest we mnie, po prostu taką rutyną, taką skorupą, która sprawia, że moje myślenie jest totalnie skostniałe. To słowo biada jest bardzo ważne. To słowo biada jest bardzo ważne, bo pierwsze czytanie nam pokazuje, jak Bóg chce ratować człowieka. I zobaczcie, przeczytajcie sobie tę historię, znamy ją dobrze. To jest historia młodości Mojżesza. Mojżesz się rodzi, jak jest uratowany przed śmiercią. Bóg jest tym, który próbuje dotrzeć do nas z jakimś rozwiązaniem, które ma nas uratować, wyzwolić ze śmierci, z kostnienia, z takiego myślenia, że ja już wszystko mam poukładane, czy w jedną, czy w drugą stronę, wszystko już mam poukładane. Więc bardzo Wam polecam i sobie też oczywiście, właśnie pójść w taką stronę zobaczenia, że Bóg mnie ostrzega, że w czymś już bardzo, bardzo skostniałem. Nie chcę się nawrócić, nie chcę zmienić swojego myślenia. Dobrego wtorku Wam życzę. Trzymajcie się.